Dzisiejszą debatę poprowadzą dwie osoby, pani Monika Wiśniewska z Radia SK oraz pan Artur Ratuszyński z Kuriera Szczecińskiego. Ja ze swej strony zachęcam państwa do aktywnego udziału w debacie, aktywnego, ale głównie werbalnego. Także głosem proszę, może nie zbyt wysokim tonacji, ale mimo wszystko nie udziału aktywnego w debacie. Także no, rzeczywiście tutaj pani doktor wspiera w różny sposób, obserwuje, kto będzie aktywniejszy, rozumiem, że będzie miał lepszą ocenę, tak, a nie odwrotnie, także, ale ze swojej strony zachęcam do dyskusji, myślę, że temat ciekawy, choć ja mam tam swoje od dawna konserwatywne podejście i na pewno go nie zmienię, więc, ale z chęcią i zainteresowaniem tej debacie się będę przyglądał. Także dziękuję i zachęcam do debaty, oddaję głos prowadzącym i śmiało do boju. Temat ciekawy, jak pan dziekan wspomniał, wywołany przez panią minister Muchę, chociaż w tym momencie trzeba by było zadać sobie pytanie, czy przez panią minister, czy raczej panią ministrę, czy panią ministerkę. Bez względu na dywagacje polityczne, czy też względy społeczne, poruszony temat ma niewątpliwy wpływ na kulturę samego języka, w tym w dużej mierze języka biznesu. I to będzie dzisiaj naszym głównym tematem. Myśmy sobie pozwolili ten temat też troszeczkę poszerzyć, bo jakby język jest tylko świadectwem pewnego rodzaju relacji, które także są bardzo ważne w biznesie, ale zanim przejdziemy do przedstawienia naszych gości, przyznam się, że mieliśmy ze względu na taką równościową, czy równościowy charakter tego spotkania, mieliśmy już problem przy samym ustawieniu, kto i w jaki sposób ma przedstawiać. Czy panie pierwsze? Czy panie pierwsze, czy panowie pierwsi, czy ja zaczynam, czy Monika zaczyna? Przyjęliśmy wersję wzorem dziekana konserwatywną, czyli oddaję głos Monice. Więc ja pierwsza mam okazję zapowiedzieć pierwszego gościa, którym jest pani Anna Kornacka, prezeska Zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan i członkini Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Członkini Instytutu Niemiec i Europy Północnej, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, przewodnicząca Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin. Członkini Rady Programowej Fundacji Rozwoju Menadżerów i Biznesu KOM. Dzień dobry. Jest z nami także znana państwu pani doktor Barbara Dobrodziej, ekonomistka. Dzień dobry państwu. Tak, już pani doktor załatwia za mnie pracę, Monika. To jest ta sprawna organizacja. Trzecia, ale wcale nie ostatnia pani, to pani Magdalena Kotnis, pani prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Oprócz funkcji kierowniczych zajmuje się pozyskiwaniem, koordynacją i nadzorem nad realizacją wielu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Dzień dobry. Pierwszym mężczyzną wśród gości jest pan Michał Szostkiewicz, country Szostkowski, przepraszam. Country manager oraz członek zarządów Tieto Poland. Dzień dobry. Kolejnym naszym gościem jest Ryszard Siwiec, który w latach 2007-2009 piastował funkcję prezesa zarządu dyrektora generalnego w zakładach chemicznych Police SA. Autor wielu planów naprawczych i restrukturyzacyjnych oraz strategii i rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych. Jest z nami także Maciej Borowy, szef agencji reklamowej Butterfly, czyli człowiek, który zawodowo zajmuje się także operowaniem nie tylko obrazem, ale językiem. Właściciel sklepów internetowych PromoShop. Jak państwo zauważyli, mieliśmy odrobinę problemów z przedstawieniem naszych gości, czy to ma być pani doktor, czy doktorka, czy pani prezes, czy pani prezeska, czy pan menadżer, czy pan wiceprezes. Ja bym na początek panią prezeskę poprosił o... Żeby się wytłumaczyła. Nie. Czy pani się czuła bardziej przeze mnie kontrolowana, kiedy mówię do pani, pani prezes, czy pani prezeska? Kontrolowana. Tak, Magdalena Środa miała tak, dyskutując na temat tego, czy ma być minister, ministerka, czy ministra, mówiła, że mężczyźni używają tego zestawu pani sekretarz, pani sekretarka po to, żeby deprecjonować rolę kobiet i posiadać większą kontrolę nad kobietami.
Profesor Magdalena Środa jest humanistką i myślę, że to był taki skrót od koncepcji Pierre Bourdieu, ma taką koncepcję, miał taką koncepcję przemocy symbolicznej. I to o to chodziło, tak? Przemoc symboliczna, która polega na tym, że pewne rzeczy nienormalne, to też powiem skrótowo, nienormalne traktujemy jako normalne i naturalne. Więc nienormalnym jest, zgodnie tutaj z tymi koncepcjami, przyjmowanie czy określanie osób, tak, które gdzieś tam funkcjonują, czymś nieadekwatnym, nieadekwatnymi tytułami. Oczywiście po coś się to robi, to nie jest lenistwo, to nie jest oszczędność energii. Po co się to robi, to już jest właśnie to, czy to jest kontrola, czy to jest władza, czy to jest zawłaszczanie pewnego obszaru też władzy. Ja bardzo mocno tego pilnuję, stąd też się śmieję, że oczywiście wiedziałam, że będę wywołana do tego, żeby się usprawiedliwić, dlaczego jestem prezeską, a nie prezesem. No jestem prezeską, ponieważ jestem prezeską, jestem kobietą i to jest taka spójny obraz mojej osoby. Nie oddzielam, nie amputuję sobie części mojej osobowości wychodząc z domu, że w domu jestem kobietą, tak, i tutaj te wszystkie inne funkcje zostawiam, wychodzę i jestem takim tworem nawet nie bezosobowym i bezpłciowym, bo od razu wchodzę w płeć męską, gdybym powiedziała, że wchodzę w buty prezesa. Więc nic nie amputuję, ten spójny obraz realizuję również w sferze zawodowej i społecznej, bo ja jestem prezeską, ale również członkinią w tych organizacjach, w których działam, tak? To jest cała postać, cała osobowość spójna. Pani doktor, pani doktorko, czy idąc na uczelnię amputuję sobie pani część, przedstawiając, czy jak studenci mówią do pani, pani doktor, to jest amputacja kobiecości? Nie sądzę. Studenci rzadko kiedy używają tytułów. My wprawdzie staramy się... Tak. Mówią najczęściej, proszę pani. Mnie to osobiście ani nie rani, ani się nie upominam o takie względy. Jeżeli używają tytułów, to mówią poprawnie, pani doktor. Ale bardzo często też konsekwencją spuścizny przeszłości mówią pani profesor. A więc tych czasów takich licealnych trochę zapożyczeń. No najczęściej proszę pani. Tak, proszę pani. Więc nie razi mnie to i aż tak bardzo się o to nie upominam. Rozmawiam z każdym bez względu na to, jak mnie tytułuje. A jak dziekan do pani mówi, pani doktor, to jest... Dziekan jest na ogół szalenie poprawny. Poprawny. Tak, ale dziekan ma wiedzę. Dlatego ja wychodzę z założenia, że wiedzę trzeba uzupełniać. I nikogo nie zranię, jeżeli poproszę o to, żeby zwracał się do nas tytułami naukowymi. Niektórzy to przyjmują, niektórzy trochę to ignorują. To jest praktyka uczelni, że te tytuły przed nazwiskami się pojawiają. Myślę, że to jest taki obszar, któremu warto hołdować i który warto kultywować. No, szanowni państwo, przez ostatnie 20 lat nastąpiły bardzo duże zmiany. Zmiany przede wszystkim w naszym myśleniu i mentalności. Nie zawsze te zmiany też idą bardzo szybko za prawdziwymi składami osobowymi w zarządach. Akurat Zakłady Chemiczne Police to jedna z największych firm i przez 40 lat nie było tam żadnej kobiety w zarządzie. W związku z tym mam tutaj, jeśli chodzi o ten aspekt, ułatwioną sprawę, bo żadnego mężczyzny nie musiałem się zwracać, mając jakikolwiek dylemat z jakąkolwiek końcówką, tak czy inaczej. Natomiast myślę, że dzisiaj bardziej reprezentując biznes przedsiębiorstw, bo jestem przedsiębiorcą prywatnym, menadżerem, w ogóle mnie nie razi ani jedna, ani druga forma. To znaczy jestem na tyle, powiedzmy, otwarty i moi koledzy w biznesie są na tyle otwarci, że przyjmują jedną i drugą formę z należną atencją. Ale pomaga panu to w kontrolowaniu na przykład rozmowy, czy kontrolowaniu, jak w momencie, kiedy pan na przykład negocjuje, tak? Czy używa pan świadomie tego, żeby w jakiś sposób, tak jak pani prezeska próba używać władzy wobec, przy pomocy języka? Jak negocjuję z panią prezeską, to szans wielkich nie mam. Natomiast wracając jakby do normalnych kontaktów, jednak w biznesie przeważająca część, stety lub niestety, to są mężczyźni. W związku z tym, jeżeli
powiedzmy, przyjeżdżam do pani prezes, tak? Tak jest. Magdaleny, to wtedy dowiaduję się, jak lubi być tytułowana i tytułuję tak, jak sobie tego życzy. To jest takie przygotowanie się, powiedzmy, do negocjacji, jeżeli oczywiście taka możliwość istnieje i jeżeli ta sytuacja wymaga ode mnie tego szczególnego podejścia. Natomiast jeżeli spotkam się z osobą, która może mieć różnego rodzaju poglądy, to staram się być neutralny, nie dlatego, żeby być politycznie poprawnym, bo ja bardzo nie lubię tego słowa, bo jestem strasznie politycznie niepoprawny, ale dlatego, że w mojej głowie nie ma żadnych podziałów. Może być to pani prezeska, może być to pani prezes, a może być to też pani prezesa. Tak jak ministra, a nie ministerka. Tak jak imperatora, a nie imperatorka. No bo imperatorowa to żona imperatora. W związku z tym ja jestem bardzo open i flexi na te wszystkie rzeczy. Pani prezes, pani prezeska? Nie, ja wolę sformułowanie pani prezes. A dlaczego? Uważam, że słowo pani jest dostojne. Ja się czuję panią, panią swojego losu, panią swojego życia przede wszystkim. I uważam, że takie, to co tutaj padło, deprecjonowanie poprzez słowo pani, ono tylko i wyłącznie wynika z tego, że ta osoba pozwala się deprecjonizować, tak? Deprecjonować. Wydaje mi się, że tak naprawdę pani prezes wystarczy na to, żeby pokazać, żeby być silnym, a końcówka K w moim ujęciu umniejsza funkcji, osobowości, sile danej osoby. No, ale zwróćcie uwagę, że to nie jest neutralne. Prezes to jest on. To nie jest neutralne. Ale pani prezes funkcja, to jest ona. To jest funkcja, ale to jest funkcja, która ma rodzaj. To jest funkcja, która ma rodzaj. Ale pani prezes, tak? To już nie jest on. To już nie jest on. To już jest Kto z ona. Państwa ma wątpliwość, kiedy mówię pani prezes? Czy to jest on, czy ona? Dobrze, mamy tytuł, który nie jest uniwersalny. To weźmy na przykład pielęgniarkę. Mhm. Pielęgniarz. Dlaczego? A dlaczego nie pan pielęgniarka? Taki sam mechanizm. Pan pielęgniarka nie ma znaczenia, a jest to zawód tak bardzo sfeminizowany i naturalnym jest, że pielęgniarka to osoba, która opiekuje się chorymi. To jest taka sama logika, więc to jest kwestia tego, co mamy w głowach, naszej świadomości, tego jak postrzegamy zastaną rzeczywistość. Reklama to jest też posługiwanie się językiem. Która wersja jest bliższa? Ta, która pozycjonuje, czy ta, która używa języka? No, przede wszystkim reklama bawi się oryginalnością i kontrowersją. Także tego typu dyskusja społeczna to jest wiatr na ten młyn i lada moment założę się, że pojawią się reklamy wykorzystujące ten w cudzysłowie lapsus, czy tą dyskusję społeczną, która stała po słynnej wypowiedzi pani ministry Muchy. Reklama, prawda? Chyba zostanę psycholożką. Tak, tak. Właśnie. Tak, to będzie ogrywane, dopóki się nie znudzi, dopóki świat reklamy nie będzie starał się znaleźć kolejnej kontrowersji, na której jak surfer na fali będzie można chwilkę się poślizgać. Także tyle, jeżeli chodzi o takie dosyć przedmiotowe użycie tej sytuacji dla celów reklamowych i to w tym żyje reklama. Reklama jest w pierwszej linii trendu społecznego, wykorzystuje go szybko, trawi i zapomina. Kolejna sprawa z tym wszystkim związana to myślę, że to, o czym mówiła i pani prezeska, i pani prezes, to jest pewien podział, który się rysuje. Tak naprawdę, gdy prowadzę negocjacje, czy zakupowe, czy sprzedażowe, czy prowadzę rekrutację i słyszę lub czytam, że ten ktoś tytułuje siebie psycholożką, czy kierowniczką, czy dyrektorką, czy prezeską, de facto jest to okoliczność, która jest dla mnie absolutnie neutralna. Niemniej jednak daje mi do ręki jakiś puzzle, element układanki, którą mogę być może taktycznie wykorzystać podczas tych rozmów, ponieważ traktuję to jako pewien manifest ideologiczny tej osoby, ponieważ jesteśmy w procesie wchodzenia
tego typu nomenklatury czy słownictwa do języka, więc jeżeli ktoś na tym etapie dosyć silnie to podkreśla, to niejako pokazuje mi jedną kartę, którą mogę wykorzystać. Tu wchodzimy też na bardzo ważny temat, jeżeli chodzi o zatrudnianie, jeżeli chodzi o pracowników. Wszędzie, jeżeli tylko zobaczymy ogłoszenia, czy to w prasie, czy na stronach internetowych, będą osoby poszukiwane na stanowisko dyrektor, prezes. No i tutaj do pana mam właśnie pytanie, jak to jest z tym zatrudnianiem i czy na przykład z góry zakłada pan, szukając powiedzmy dyrektora, że to ma być mężczyzna? Bardzo trafne pytanie, zwłaszcza, że no, pracuję w firmie, która należy do dużego koncernu i mam to szczęście, że na co dzień nawet w procesach rekrutacji nie wpuszczamy się w meandry języka polskiego, publikując ogłoszenia rekrutacyjne w języku angielskim z racji chociażby tej międzynarodowości naszej. Oczywiście pozostaje na dalszym planie kwestia, na ile jest to zgodne z ustawą o ochronie języka polskiego. Natomiast komentarz bym miał dokładnie taki sam jak Maciej, tak? Bo dochodzimy w pewnym momencie do pewnego absurdu. Czy w ogłoszeniu rekrutacyjnym, nawet jeżeli będziemy rekrutowali w języku polskim, powinniśmy pisać, szukamy architektów oprogramowania, inżynierów oprogramowania, czy od razu uzupełniamy to ogłoszenie odpowiedni żeński danego stanowiska? Wszystko zależy od sytuacji. 5 lat temu, kiedy zrealizowałem pewien projekt unijny, dostałem punkty za to, że zatrudnię 3 osoby, w tym jedną kobietę. Przepraszam, ale tak było napisane. W związku z tym pobiegłem do bardzo poczytnej gazety, czyli do kuriera, może nie osobiście, ale przez gońca, i ogłoszenie dałem. Zatrudnię panią na stanowisko, czyli krótko mówiąc, podałem telemarketerkę. A pani w kurierze mówi, ja nie przyjmę tego. Nie mogę. To jest bez prawa, bez przepisów i tak dalej. I mówię, to co ja mam zrobić? Jak ja właśnie wygrałem i muszę kobietę robić. I tłumaczę. A ona, że nie. A ja, że bardzo chcę ten kurier. Bardzo dobry wybór, jeżeli państwo prowadzicie biznesy. Szanowni Państwo, wiadomo, że wybory następują z różnych przyczyn, tak? Czasami faktycznie cechy osobowościowe pokazują, że warto wybrać przedstawiciela danej płci, tak? I akurat, jeżeli bym miał, nie wiem, no 100% pielęgniarek, to raczej postawiłbym tam faceta niż kobietę. W branży reklamowej, którą definiuję jako branżę specjalistów, branżystów, bardzo mocno wyspecjalizowaną, cierpimy na tak wielki brak kompetentnych ludzi z branży specjalistów, że przyjmujemy każdą płeć, trzecią płeć, czwartą płeć, jeśli jest to specjalista wysokich lotów. Także naszym problemem nie jest płeć, naszym problemem jest w ogóle kompetencja. Ciekawe. Pozwolę sobie zabrać głos, bo tak z zaciekawieniem słuchałem tej debaty, także na początku mówiłem, że jestem oczywiście trochę konserwatywnie do tego nastawiony, ale to nie wynika z tego, że konserwatywnie do pań. Pierwszy fakt, żebyście Państwo wiedzieli, rektorem naszej uczelni jest pani, żeby to było też wiadomo. I nie daj Boże, ktoś się do niej zwróci, rektorka albo profesorka. Także nie chcę być w skórze tej osoby. Także i tutaj do pani doktor Kotnis właśnie trochę ukłon. To właśnie wynika z pewnych właśnie takich elementów już przyjętych, unormowanych. Natomiast jeśli chodzi o posługiwanie się językiem, oczywiście, proszę Państwa, to nie problem języka, a świadomości i myślę, że do tego trzeba wrócić. I to, czy ktoś zatrudnia kobietę czy mężczyznę i jak do tego podchodzi, no to rzeczywiście jest ta świadomość. Ja od lat pracuję głównie z paniami, nie mam żadnych oporów i obiekcji, ale mimo wszystko zawsze będę do nazewnictwa podchodził konserwatywnie z jednej też prostej przyczyny. To jest, jeżeli pani minister Mucha posługuje się ministra, no to musi bardzo szybko zmienić wszystkie akty prawne, które funkcjonują, bo nie ma takiej funkcji jak ministra, także więc trzeba szybko to pozmieniać i rzeczywiście konstruować, tak jak nie znajdziemy w większości, pewnie we wszystkich statutach, umowach spółek, czegoś takiego jak prezeska, tak? Także ortodoksyjny prawnik mógłby mieć z tym problem, także więc
choćby z takiego punktu widzenia. Natomiast trochę i tak już nie przedłużając, niezrozumiałe jest dla mnie to podejście prezes, bo kiedy opuszczamy, tutaj bym się do pana przede wszystkim skłaniał, jak opuszczamy granice i przechodzimy na język angielski, no wchodzimy automatycznie na zaimki osobowe i jakoś nam to wtedy nie przeszkadza. Także więc to jest dla mnie niezrozumiałe, więc ja zawsze będę mówił pani prezes, pan prezes. Także. Więc nie mam z tym większego problemu. Jako że do tej pory z paniami, które pracowałem, absolutnie nie wyobrażały sobie, że ktoś do nich powiedział główna księgowa, doktorka albo nie daj Boże coś jeszcze.